Siemaszko, tutaj Olek Minecraft. Witam was w kolejnym odcinku z Minecraftu Viva. Dzisiaj sobie coś tutaj zrobimy oraz także sobie porozmawiamy o czymś, na przykład o głupocie strajków klimatycznych, o innych tego rzeczach. Więc zaczynamy. Generalnie to dzisiaj mam plan zrobić coś z tego tutaj, na tym domu jakbyś budować. Więc wiecie, jakbym domyślał tam dom zbudować, to też muszę mieć te płytki i muszę jakieś zasoby. Tutaj może będzie dom z kobla albo od stona, jak przepieczę stona i... A to będzie drewno, ale nie wiem, co w tym domu zrobić. Na razie może tam to nie było łóżko. Ja idę teraz do kopalni. Także więc wracając do tematu, chciałem wam powiedzieć o, na przykład o tej kłopocie tych strajków pogodowych, które na przykład nic nie zrobią. Wyjdzie 5000 ludzi i tak nic nie zrobią, ponieważ oni chcą uświadomić starsze społeczeństwo, ale starsze społeczeństwo w ogóle nie zareaguje, bo ich to gówno obchodzi. I tak, oni będą eksploatować w tym środowisku. I tak. Oni nie mówią prawdy. Nigdy zawsze jest taka szansa, że ktoś nie ma prawdy. Nie mówi w ogóle prawdy. A co do globalnego ocieplenia, to można powiedzieć, że jesteśmy teraz w cieplejszym okresie klimatu. Bo były takie. I generalnie co do tego cieplejszego czasu, to w cieplejszym czasie jest coś takiego, że generalnie się potem to znaczy ten. Dlaczego tak się zacinam? Co do tych zmian klimatu, to można powiedzieć, że jest coś takiego jak greening effect, który może zajechać ten zmian. Tu sobie nabrali tam w głowie. Więc jak filmik będzie trwał 10 minut, to nie oskarżajcie mnie, bo ja w ogóle nie będę zarabiał nawet jak 1000 osiągnięć subów. Bo oczywiście Susan Wojcicki nawet nie potrafi szanować YouTube'a i teraz odkąd rządzi ona YouTube'em, to się wszystko rozpierdala. A wy wiecie, subskrybuj konto, na szczęście jeszcze mogę zobaczyć swoją pełną, bo jeszcze nie mam 100, znaczy nie mam 1000 lub więcej. Oni po prostu psują YouTube'a, nie wiedzą, że oni psują. Ale psują. I właśnie i takimi zmianami. Myślę, że ktoś chce to, mimo tego, że na przykład jak ktoś negatywnie zareaguje, to pewnie go się nie spytają, bo na przykład większość i tak się nie zdąży, więc na tych ludzi, których już denerwuje, że takie rzeczy istnieją na YouTubie, to oczywiście są pewnie mniejszością. Więc błagam YouTube nie na plan. A co do tych zmian klimatu, to były zmiany klimatu wcześniej, co teraz, jesteśmy teraz w cieplejszym okresie, więc można powiedzieć, że teraz też. I niepotrzebnie strajkujcie przeciwko zmianom klimatu, skoro gówno zrobicie, no naprawdę gówno zrobicie tymi strajkami. Naprawdę nic nie zrobicie, tylko gówno raczej zrobicie, bo i tak ci starsi ludzie, którzy eksploatują, tak starsi, nie młodzi, którzy eksploatują, nie mówię, że każdy, ale większość eksploatuje z tych starszych klima i właśnie oni są w większości powodu zmiany klimatu.
Oczywiście teraz mamy wzrost też aktywności CO2, wolniejsze niż przewidywano przez tak zwany greening effect. I tak większość ludzi nie wiem, co to znaczy greening effect, bo oni są płascy ludzie, którzy nawet nie potrafią zobaczyć, że greening effect doprowadza do tego, że rośliny mogą mniej, a i mniej, i mniej, i mniej potrzebują wody, żeby przetrwać. Na przykład jak spadnie woda, to po prostu zachowują ją i tak dalej, więc niedługo może nas zacharzyć jakieś się tam roślinność pojawić. Ale się na razie nie pojawia, bo nie. Teraz muszę sobie coś nakombinować. Ile się najmniej żyje. Tutaj będę musiał zbudować na tym granicach domu. To będzie świetny pomysł, jak ja myślę, że to będzie po prostu świetny pomysł. O. Kolejny kamień, dobra. To jest nasz fajna. Ja wiem, jak to może wyglądać, czy to ładnie wygląda, czy nie. No dobra, resztę tutaj sobie spalimy. Przez drewna. Spadła jakaś sadzonka, błagam, niech spadnie. Dlaczego nie spadzać? Po co mi kij? Po co mi dwa kije? A, ja nie wiem. Czekajcie, bo... Mogę sobie nagrać normalny odcinka, bo oczywiście dekle oczywiście sobie muszą być tamte. Nie wkurzajcie mnie! Oczywiście nie mogę też zresetować tego, bo oczywiście będę musiał od nowa nagrywać. Oczywiście wszystkie zmiany pójdzie, co ja zmieniłem, bo to... Ja pierdzielę. Ja ty dekle umysłowi. Bo oni sobie blokują to klikerach. Ja pierdzielę. Dobra, przepraszam za to, że... Tak, i mam nerwy teraz, bo na przykład nie mogę w ogóle tak nagrywać. Bo ci dekle oczywiście muszą sobie nerwić tym, dlatego że co? Oni mi się właśnie tutaj wejść. Sobie kurna są to klikiery na tableta. Nie można. Pierdzielę. No i sadzonki znowu nie ma serio. Na tego, na to drzewo jest, ale na to nie ma serio. Po co mi kamyki? Po co mi patyki raczej? Po co? Jak pierdzielę. Jak oni tutaj przyjdą, to się wkurzę. No po co mi patyki? Mi patyki niepotrzebne są. W tej chwili. Ja pierniczę. Dobra, tutaj wrzucę więcej patyków, bo mi się nie chce. W końcu sadzonka, w końcu
Co to on tam? Dobra, 12 na razie starczy. Kurna! Włączył to mi. Odcinek też rozłączyłabym, chociaż mam jak mi bluz. Nie, no dobra, nie powiem to, bo pewnie jak to powiem, to od razu to wyskoczyło, ale mi ręka boli przez te debili. Dobra, no. Mleczek. Nie, na razie nie wiem, po co mi on jest. Ciebie sobie. Domu dam jedną skrzynię. Nie dam wszystkie barwniki po kolei. Smażki kostne. Dobra. Dobra, mam też jedzenie, nie masz się gotować jedzenie. Jak przyrzeszanie, to oczywiście sobie pójdzie to na do wiadomo. Dobra, to zobaczymy, że to. Dobra, że stało. Oczywiście to nie jest mój skin. Ja go nie robiłem. To sobie napisałem. Tutaj w Game Super to oczywiście moja nazwa, którą dawno używałem. To mi się też pewnie też miał tak używał takiej nazwy, co mi się skin wgrał taki. To. Dobra, na razie to chyba pójdę sobie tam na polowanie. Ile to już trwa? Już 12 minut. Dobra. Tak będę musiał trochę wyciąć. Więc dobra, i jak tutaj się skończy palić, to uzupełnimy. Będzie na tyle w odcinku. Na razie mieliśmy porozmawiać. Oczywiście mnie rozproszyli ci głównie, że to, że są tam w drugim pokoju. Jezus Maria. Chciałbym mieć kanał, który montował film, żeby po prostu mógł szybciej opublikować, ale on naprawdę nie potrafi. Chociaż raz mnie nie jeden nie wkurzać, kiedy ja nagrywam. Więc dobra, to na tyle. Zostawcie lajka, jeśli podoba się kanał, czy wam podoba, to możecie zostawić nawet suba. Oczywiście tak robię alternatywa, żeby na przykład mniej ludzi nie bardziej hejtowali, dlatego że żebram, więc to na tyle. Nara.